Jesteśmy 1100 metrów nad poziomem morza. Przepaść w dół do rzeki Colorado to 300 metrów. Najpiękniejsze miejsce na Ziemi, tak zostało to miejsce okrzyknięte. Horseshoe. Tutaj Colorado zakręca i wpływa do jeziora Powella. Tam jest ujarzmione przez Tamę. Zapraszamy wszystkich tutaj, niedaleko Antelope Canyon, Horseshoe. Najpiękniejsze miejsce na Ziemi. Boże, chwała Tobie. Schodowa wyżyna Colorado kształtowała się kilkaset milionów lat. Ten teren, na którym jesteśmy, 320 milionów lat temu, zaczął zmieniać swoją geografię. Najpierw były tu morza, później były pustynie, później tropikalne lasy, później znowu morza, znowu pustynie, znowu tropikalne lasy. Morza pozostawiły po sobie dużo minerałów i wapnia, prawda? Pozostawiły po sobie dużo skał osadowych. Po zniknięciu morza, po wyparowaniu, te skały zaczęły się formować poprzez pracę wiatru, różnicy temperatur i wody. I zaczęły przybierać takie formy. Takie ostańce, jakie tu widzimy, takie monumenty, które tam właśnie są na horyzoncie, choćby tamten, potrzebują gdzieś około kilkunastu milionów lat, żeby zostały w takim kształcie. Łuki, które są bardzo często w tych skałach, czyli takie dziury na wylot, albo okna, jak to inaczej nazywają, formują się około 2 miliony lat. To jest nie do wyobrażenia, że miliony lat trzeba było, aby w ten sposób przyroda ukształtowała teren, w jaki teraz widzimy. W każdym razie jesteśmy w takim miejscu, w takim punkcie, w którym teren tej ziemi na terenie Arizony, Utah, na terenie Nevady również ukształtował się w sposób najpiękniejszy. Chwała Panu. Chwała. Dzięki. Panu. Przed nami jest most, który ma wysokość 230 metrów od lustra rzeki Colorado. Ta rzeka Colorado tutaj wpada i tworzy właśnie później tą końską podkowę, czyli Horseshoe. Tutaj z tej strony jest zapora, która ujarzmiła właśnie rzekę Colorado. Stoimy przed kamieniem, który upamiętnił ślady dinozaurów, które 170 milionów lat temu tutaj spacerowały. Także to było wszystko zalane wodą, także te zmiany powierzchni następowały stopniowo. Ale te ślady zostały tutaj utrwalone dla nas, abyśmy wiedzieli, że jesteśmy w innej epoce, już nie dinozaurów.